Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Lublinie z okazji konwencji programowej noworocznej Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz, co chyba najbardziej istotne w dniu dzisiejszym, spotkania otwartego z mieszkańcami województwa lubelskiego oraz naszej stolicy, naszego regionu, miasta Lublina, z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę Państwa, już przeszło rok Polskie Stronnictwo Ludowe organizuje spotkania z mieszkańcami otwarte w różnych zakątkach Polski, także tutaj na terenie województwa lubelskiego. Tutaj przez ostatni rok odbyliśmy spotkania w każdym jednym powiecie województwa lubelskiego. Od kilku miesięcy prezes Władysław Kosiniak-Kamysz jest bardzo mocno zaangażowany osobiście w otwarte spotkania z mieszkańcami, tak jak powiedziałem, w różnych miejscach naszego kraju. Dzisiaj cieszymy się, że jest to Lublin, na którym przedstawia koncepcję uczciwej Polski, koncepcję programową Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam serdecznie pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza w gronie naszych koleżanek i kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego z organizacji wojewódzkiej na czele z posłem Janem Łopatą. No i w tym momencie pozwolicie państwo, że oddam już głos panu prezesowi, naszemu dzisiejszemu gościowi. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, zacznę od tematu, który pewnie w każdym polskim domu dzisiaj jest niezwykle ważny. Szalejące wichury, opady deszczu, to co się dzieje za naszymi oknami angażuje służby i państwowe, i społeczne. Jestem w kontakcie z samorządowcami, wiem jak wiele dają wkładu pracy w to, żeby zabezpieczyć dobytek, ale przede wszystkim życie i zdrowie naszych rodaków. Wszystkim wspólnotom samorządowym, wszystkim samorządowcom za ich zaangażowanie dziękuję. Dziękuję strażakom z Państwowej Straży Pożarnej i z Ochotniczej Straży Pożarnej, z OSP, bo ich jest najwięcej w Polsce. To jest przecież największa organizacja pozarządowa. 700 tysięcy osób zaangażowanych i bez nich nie ma bezpieczeństwa Polski. To oni dzisiaj gwarantują bezpieczeństwo polskich rodzin. Dziękuję wszystkim tym, którzy dbają o dostawy prądu, o dostawy ciepła, gazu, o dostawy wszystkich usług publicznych, komunalnych, wszystkim służbom ratunkowym, medycznym. Są postawione w stan najwyższej gotowości. Czynią to oczywiście władze państwowe, ale czynią to również nasi samorządowcy, czynią to przede wszystkim organizacje pozarządowe. Dbanie o bezpieczeństwo jest filarem i podstawą państwa. My też tak to postrzegamy, niezależnie jaką rolę nam przychodzi pełnić. Bezpieczeństwo to też bezpieczeństwo żywnościowe. O tym w Uczciwej Polsce jest bardzo dużo, bo Uczciwa Polska to nie tylko program ustaw obywatelskich, pod którymi zbieramy podpisy, ale Uczciwa Polska to filozofia. Dzisiaj mamy do czynienia z wielką nieuczciwością państwa wobec rolników i polskiej wsi. Świadczą o tym bardzo dobitnie protesty, które w województwie lubelskim od kilku tygodni nieustannie funkcjonują i trwają. Świadczą o tym blokady przejść granicznych, świadczy o tym oburzenie społeczne, które my przekazujemy ministrowi Kowalczykowi, prezydentowi Rzeczpospolitej, robiłem to na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, przekazujemy komisarzowi do spraw rolnictwa, robi to nasz europoseł Krzysztof Hetman. W wielu miejscach od lipca mówimy o zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, zagrożeniu produkcji żywności, zagrożeniu opłacalności produkcji żywności, zaoraniu polskiego rolnictwa, które dzisiaj następuje. To nie ziemia jest zaorana, to rolnictwo jest zaorane przez niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski. Pomoc Ukrainie tak, niszczenie polskiego rolnictwa nie. Te dwie rzeczy można jak najbardziej pogodzić. Są ze mną ludowcy, jest na przykład pani doktor Hanna Czerska-Gosiewska, która otworzyła też bardzo szeroko i serca i domy lekarzy pomocy zdrowotnej, ale nie może być tak, że dochodzi do sytuacji, w której polskie rolnictwo jest zniszczone przez niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża. Powiat Hrubieszowski uchwałą z Rady Powiatu i informacjami od Rady Powiatu w lipcu informował nas parlamentarzystów z Janem Łopatą, tu jesteśmy razem, o tym, że jest zagrożenie napływu niekontrolowanego zboża, niekontrolowanego napływu zboża z Ukrainy. Spichlerzy już wtedy tam były pełne, silosy są pełne dzisiaj w całej Polsce, zboże potaniało, a miało podrożeć, tak jak mówił premier Kowalczyk, żeby nie sprzedawać zboża, tylko czekać, bo cena jego będzie wyższa. To wszystko się nie spełniło. Domagamy się natychmiastowego rozpatrzenia naszej ustawy o ochronie polskiego rolnictwa. Ona od lipca jest nierozpatrzona przez Sejm, jest zamrożona w gigantycznej zamrażarce
marszałek Sejmu. Tam ten projekt jest przetrzymywany, a on musi być uwolniony, tak jak musi być uwolniona pomoc dla polskich rolników. I to nie chodzi o pomoc jednorazową, to chodzi o systemowe rozwiązanie. Ono jest tam przedstawione, bo my nie tylko oceniamy i wskazujemy, gdzie jest błąd. Tu jest wielki błąd i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Ale mówimy, kaucja na wjeździe, na zboże, korytarze transportowe, wyznaczone porty, ale też pomysł Krzysztofa Hetmana o pomocy producentom i przetwórcom żywności. O tym, którzy przetwarzają żywność, przetwarzają zboże. Chodzi o młyny, chodzi o wytwórców makaronów, chodzi o wytwórców innych produktów żywnościowych. Oni mogą to skupić, tylko muszą też mieć określoną pomoc od państwa. To wszystko jest niezwykle dzisiaj potrzebne, żeby rolnicy mogli spokojnie podejść do prac, które za chwilę się będą rozpoczynać, a nie protestować. Oczekujemy natychmiastowych działań od rządu. Oczekujemy realizacji tego jednego postulatu i zakończenia wyzysku polskiej wsi, polskiego rolnika, polskiego chłopa, ale przez to polskiego konsumenta. Dlaczego mówię o bezpieczeństwie żywnościowym? Bo żywność to jest większe oddziaływanie. Bezpieczeństwo żywnościowe to przede wszystkim bezpieczeństwo nas wszystkich. Nie tylko bezpieczeństwo producenta. Producent to jest kilka procent osób, mieszkańców Polski. Konsumenci to jest 100% mieszkańców Polski i jeszcze nasze możliwości eksportowe. To jest ta sprawa, którą będziemy dzisiaj na pewno poruszać. Dochodzi do absurdów w ogóle w wydawanych decyzjach. Też apel do ministra stąd, natychmiast wycofać się z tych przepisów mówiących o rejestracji kur przydomowych, nawet tego chowu przydomowego na własny użytek. No to jest jakieś kuriozum. Dobrze są te sygnały z Ministerstwa Rolnictwa, że będziecie pracować, ale te prace mają być natychmiast zrealizowane. Rok temu w tym samym miejscu na zjeździe wojewódzkim PSL-u mówiłem o tym, że będziemy bronić rosołu skóry. Wydawało się to abstrakcyjne, może nawet dowcipne dla niektórych, a dzisiaj to się staje bardzo realne. Jadąc do was czytałem artykuły różnych gazet lokalnych, patrzę tytuł, czy będzie można dalej jeść rosół skóry hodowanej przydomowo. Czy będzie w ogóle taka możliwość? Oszaleli ci, którzy chcą takich rozwiązań, żeby ktoś mając 3 kury będzie jechał rejestrować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wycofać się natychmiast. Popieramy te prace w Ministerstwie Rolnictwa. Dobrze, ta refleksja jest, ale czy musiała być zadyma w internecie, żeby doszło do wycofania? Uczciwa Polska, no to jest oczywiście filozofia państwa, odejścia od tej nieuczciwości, która jest, ja wymieniłem te nieuczciwości w rolnictwie, na spotkaniu będę przedstawiał inne. I 3 projekty ustaw. Po pierwsze, dziedziczenie emerytury, czyli dla osoby, która zostaje sama, bo współmałżonek umiera, 100% najwyższe i 50% drugiej. Dzisiaj jest 85% tylko jednej emerytury. Praca, która się opłaca, drugi punkt, czyli druga praca nieopodatkowana. Pracujesz na jednym etacie, płacisz składki i podatki. Ale wieczorami zakładasz swoją firmę, robisz nadgodziny, podpisujesz umowę zlecenie, to mają być twoje pieniądze. To mają być pieniądze, które pozwolą ci zapłacić kredyt, a może wysłać dzieci na dodatkowe zajęcia. I trzecia sprawa to jest kwestia programu demograficznego i mieszkaniowego, programu własny kont, czyli na stałe oprocentowany kredyt na 1,5% w Banku Gospodarstwa Krajowego, gwarancja do 100 tysięcy, wkład na własny. Na wkład własny, na budowę domu lub wynajem, lub zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym. Bez tego nie ruszymy z dzietnością. Najniższa dzietność od zakończenia II wojny światowej, najwięcej zgonów od zakończenia II wojny światowej, wskaźniki dzietności tragiczne. Żaden program wprowadzony przez rząd, który jest obecnie, nie zmienił dzietności, obniżył ją. Luka pokoleniowa rośnie, Polska wymiera, giniemy jako społeczeństwo, jako naród, nie będzie nas 40 milionów, za chwilę nas może być 30 milionów. Nie będziemy i nie osiągniemy nigdy swoich aspiracji i marzeń, jak będzie nas po prostu za mało. Ale Uczciwa Polska to też filozofia rządzenia, odejścia od tych willi plus, od tego brania chochli, żerowania na organizmie państwowym, drenowania państwa, z którym mamy do czynienia, wypłacania 50 milionów na firmę, która powstała kilka dni wcześniej, bo to są jacyś koledzy, znajomi i tylko to jest brane pod uwagę. To jest po prostu niedopuszczalne. To jest kolejne moje spotkanie. W mijającym tygodniu byłem w województwie pomorskim, w województwie wielkopolskim. Dzisiaj jeszcze po południu będę w Rymanowie Zdroju. Chyba żaden z liderów politycznych
od początku roku, nie objechał już, ja już całą Polskę objechałem w różnych miejscach spotkania, są efekty tego, widać, że jest entuzjazm, to jest też przygotowanie do kampanii wyborczej, to jest już prekampania, tak jak powiedział prezes Hetman, to jest konwencja programowa. Zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską, ale też prezentujemy i rozmawiamy o wszystkich elementach naszego programu. My mamy plan, my mamy program, jesteśmy gotowi do tego, żeby wyprowadzić Polskę na prostą, chodzi o lepszą Polskę. Dobra zmiana nie dała rady, więc musi być lepsza zmiana dla tych, którzy dzisiaj rządzą. Jeśli są jakieś pytania, to jest dobry czas. Bardzo proszę. Jeśli mogę, Paweł Nowosacki, TVN24, troszkę z innej beczki, bo chciałem zapytać o sytuację obecną, mianowicie o ustawę, która nie może trafić do Trybunału Konstytucyjnego. No, prezydent jest troszeczkę zajęty w tej chwili, bo ma wyjazd do Wielkiej Brytanii, za chwilę będzie prezydent Biden. No i dzisiaj słyszymy, że rzecznik Prawa i Sprawiedliwości wchodzi w taką narrację, że tak naprawdę to nie są jakieś tam ważne pieniądze, drobne, nie do końca nasze i tak dalej. Mogę prosić o komentarz w tej sprawie. No to ta narracja się zmienia w zależności od potrzeby partii rządzącej. Jak premier Morawiecki wrócił z Brukseli po podpisaniu krajowych planów odbudowy, po tym jak wynegocjowano te środki na poziomie europejskim, to był nowy plan Marshalla. To był największy sukces w historii. 770 miliardów dla Polski. Billboardy stanęły z tej okazji za kilka milionów, moi drodzy. Później, jak nie respektowali tego, na co się zgodzili, na co się podpisał premier Morawiecki, co obiecał prezes Kaczyński, czyli nie wypełniali tych ustaw, też mówili, nie, no, po drobne, po grosze się nie będziemy schylać, to po prostu się nie opłaca. Zaświeciła bieda w oczy, widmo biedy, brak możliwości rozwojowych, brak pieniędzy na przykład na odnawialną energetykę, no to od początku czy od końca ubiegłego roku wysiłki, wiatraki może uwolnimy, zrobimy kolejną ustawę. No, pieniądze bardzo potrzebne. Kto nie zagłosuje, pamiętam przecież pana premiera i innych mówiący, kto nie zagłosuje za tą ustawą, kto będzie ją blokował, przecież to od nas też zależało, czy ta ustawa pójdzie dalej, no to będzie odpowiedzialny za to, że Polska traci gigantyczne możliwości rozwojowe. No i co się stało? Zablokował tą szansę prezydent, wywodzący się z PiS-u przecież, i się dzieje sytuacja następująca, że pieniądze przestają mieć znaczenie. Jedna wielka mistyfikacja i oszustwo. Te pieniądze są bardzo potrzebne, te pieniądze funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej, obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki, powodują, że nie możemy być niezależni energetycznie dzisiaj, że nie ma niższej inflacji, że nie ma wyższego wzrostu gospodarczego. Polska każdego dnia na tym traci. Płacimy kary za niewypełnianie. Moi drodzy, to nie jest tylko, że my nie mamy pieniędzy. My tracimy pieniądze. My będziemy musieli zapłacić pieniądze przez błędy rządzących. Chaos w wymiarze sprawiedliwości. Posiadanie, no myślę, że to jest tak naprawdę, tak sumując, to jest jedna z gigantycznych porażek tego rządu. Wygrali, rządzą samodzielnie od prawie 8 lat. Mają prezydenta ze swojego obozu. Doprowadzili do totalnego chaosu w wymiarze sprawiedliwości, a przez to zablokowali pieniądze z Unii Europejskiej. To wielka porażka. To jest kompromitacja, to jest nieumiejętność rządzenia. Wygląda to fatalnie. Oczywiście to, co mówi rzecznik dzisiejszej partii rządzącej, jest wierutnym kłamstwem. To jest po prostu kłamstwo i mydlenie oczu. Nie są w stanie, nie byli w stanie się dogadać z własnym prezydentem, nie są w stanie sięgnąć po te środki i próbują teraz powiedzieć, że one są nieważne. Panie prezesie, ja chciałem zapytać a propos programu, bo tutaj powiedział pan tak, że dodatkowa praca nieopodatkowana. Jakby to miało wyglądać? To tylko rolnicy mieliby nieopodatkowaną, nie. Czy... Wszyscy drobni ciułacze, którzy... Pan redaktor na przykład pracuje w zacnym radiu krakowskim, więc mam do niego jeszcze większy sentyment. I pracuje na pełen etat. Ale po południu zakłada pan na przykład działalność gospodarczą. Wykonuje pan... Podpowiem, albo pracuje na uczelni, jak pan redaktor. Albo pracuje na uczelni. Jako wykładowca. O, no, czyli mamy kazus taki już namacalny, przykład namacalny. No to tam, gdzie pan pracuje, jako deklaruje pan, że to jest moje główne miejsce zatrudnienia. Pracuję tam 8 godzin dziennie, czyli według kodeksu 40 godzin tygodniowo. To jest moja praca podstawowa. Ale wszystkie inne dodatkowe zajęcia, które są w oparciu o umowę zlecenia, a może o nadgodziny w tym samym miejscu, a może o założenie działalności gospodarczej, tak, będą nieopodatkowane. Będą nieopodatkowane i nieoskładkowane. Do czego doprowadzili rządzący chaosem w systemie podatkowym? Bo to żaden nowy ład, to jest chaos w systemie podatkowym. Że przedsiębiorca na przykład składkę zdrowotną płaci kilka tysięcy
bo ona jest od przychodu płacona. Nie można tego odliczyć od podatku, tak jak było za naszych rządów. Za naszych rządów 7,75% składki zdrowotnej z 9%, czyli znakomitą większość, odliczane od podatku. No, my zostawialiśmy te pieniądze, możliwość odliczenia, czyli zostawienia tych pieniędzy w portfelu podatnika. Dzisiejszy rząd powiedział, że nie będzie odliczania od podatku. Czy zmienił tą zasadę, popełnił fatalny błąd. I dla wszystkich aktywnych ludzi, takich jak pan redaktor, to jest oferta, która mówi wreszcie państwo do pracującego. Tak, my cię doceniamy. Koniec z docenianiem dziadostwa, koniec z docenianiem lenistwa, tylko doceniamy tych, którzy ciężko pracują. I im po prostu nie pobieramy już podatków i składek od drugiej pracy. Jak pan ocenia to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Zamknięte są Bobrowniki, zakorkowany Koroszczyn. Białoruś wprowadza restrykcje wobec polskich przewoźników. Jak rozwiązać ten problem? Jak się pan odnosi w ogóle do tej sytuacji? Tu mamy dwie emocje. Po pierwsze, to, co się dzieje z więźniami politycznymi, z naszymi rodakami, z Andrzejem Poczobutem, z innymi więzionymi na Białorusi, ich polityczne, pokazowe procesy są nie do przyjęcia i Polska musi na takie rzeczy odpowiadać. I z tego tytułu rozumiem decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale od razu, jak była podjęta ta decyzja, powinna być podjęta druga decyzja. Po pierwsze, pomoc wszystkim tym, którzy żyją w pasie przygranicznym. Od miesięcy, albo tak naprawdę już od lat, ograniczona działalność gospodarcza w pasie przygranicznym na granicy Polsko białoruskiej, ale również też polsko-ukraińskiej, zmieniająca się ta rzeczywistość. Czyli pomoc wszystkim przedsiębiorcom tam funkcjonującym i wszystkim mieszkającym przy granicy. Oni nie mogą zostać pozbawieni wsparcia i pomocy i tego oczekujemy, tego drugiego kroku w wykonaniu rządzących zabrakło. Sytuacja nie będzie unormowana, dopóki nie dojdzie do normalnych przestrzegania demokratycznych norm państwa prawnego na Białorusi. To niestety będzie dalej postępować. Chyba już nie ma takich, którzy wierzą, że prezydent Białorusi Łukaszenka jest w stanie zmienić swoje postępowanie. Widać, że po entuzjazmie, jaki był na początku wśród narodu białoruskiego, on jest trudniejszy, jak tyle osób aresztowano, tyle osób jest przetrzymywanych w więzieniach. Ale pani Cichanouska cały czas robi dobrą robotę i tutaj, i w Polsce, i w Europie, i na świecie. Mam nadzieję, że dojdzie do jej zwycięstwa, a przez to do zwycięstwa wolności i demokracji. Wtedy to się unormuje, inaczej trzeba pomagać tym, którzy żyją przy granicy, też być w kontakcie z polskimi firmami transportowymi, bo zaskakiwanie polskich firm transportowych jest niedopuszczalne w tym względzie. Trzeba takie rzeczy konsultować, informować. Tego brakuje mi ze strony rządu polskiego. Nie dziwię się reakcji na te nieuczciwe procesy, ale nie mogę zaakceptować braku pomocy dla polskiego społeczeństwa i polskich firm. To po prostu musi iść w parze. Panie prezesie, o wybory parlamentarne. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że PSL do wyborów parlamentarnych samodzielnie pójdzie, czy za wcześnie, żeby... To jest zawsze naturalny sposób kandydowania. PSL jest jedyną formacją, która od ponad 30 lat startuje w wyborach i wchodzi do parlamentu. Nie ma drugiej takiej. I no już tej konkurencji nikt z nami nie wygra, nikt nie cofnie czasu, więc my w tych wyborach wystartujemy, my w tych wyborach osiągniemy dobry wynik, my po wyborach zrobimy wszystko, żeby stworzyć nowy rząd i żeby on naprawił Rzeczpospolitą, bo tutaj tej naprawy potrzeba bardzo dużo. Będziemy szukać też sojuszników. Niewątpliwie jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, ale szukamy sojuszników, bo nieuczciwa metoda Donta, bo nieuczciwa kampania z zaangażowaniem instytucji publicznych, nieuczciwość, która wypływa każdego dnia z dominującej roli partii rządzącej, tak naprawdę monopolistycznej w wielu miejscach, sprawia, że trzeba szukać sojuszy, żeby osiągnąć swój cel, czyli móc realizować swój program. Tak współpracujemy programowo z Polską 2050. Jeżeli ta współpraca programowa będzie przebiegać po mieście, to można myśleć o kolejnym kroku, czyli o wspólnym starcie, ale to dopiero te decyzje dopiero przed nami. Ale z jakiej listy ewentualnie? Z podszydu PSL-u, czy może pan poświęcić koniczynę na rzecz na przykład Polski 2050? A nie, to Polska. Tu nic nie musi. W dobrych koalicjach nic nie musi poświęcać, tylko to się uzupełnia. Jak się tworzy koalicyjny komitet wyborczy, to zostaje nazwa i jednego, i drugiego. To nie ma z tym żadnego problemu. Polskie Stronnictwo Ludowe w tych wyborach
będzie startować. To jest chyba jasne dla wszystkich, którzy tworzą nasze stronnictwo. Ale tak jak powiedziałem, no to jest jedyna wiarygodna formacja, która od 30 lat pod tym samym szyldem i pod tym samym szyldem pójdziemy do wyborów jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Może w koalicji, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę, czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Państwa oczywiście na spotkanie otwarte.